W Dziejach Apostolskich czytamy. Piotr więc był strzeżony w więzieniu. Kościół zaś usilnie zanosił modlitwę o niego do Boga. I dalej. I oto stanął przed nim anioł Pana, a w celi rozbłysło światło. Trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań prędko. I spadły łańcuchy z jego rąk. Anioł zaś powiedział do niego: przepasz się i włóż swoje sandały. I tak zrobił. I polecił mu: narzuć swój płaszcz i chodź ze mną. I dalej czytamy tak. A gdy Piotr doszedł do siebie, powiedział: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie byli licznie zgromadzeni i modlili się. A gdy zakołatał do drzwi bramy, podeszła podsłuchać służąca imieniem Rodę. Po rozpoznaniu głosu Piotra z radości nie otworzyła bramy, lecz wbiegła, aby do niej, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli jej: szalejesz. Ale ona upierała się, że tak jest. Oni jednak mówili do niej: to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli i zobaczyli go, zdziwili się. On zaś dał im znak ręką, by ucichli, i opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia. Po czym powiedział: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsca. Czytamy tutaj, że apostoł Piotr zostaje cudownie wyprowadzony z więzienia i udaje się do domu, gdzie są zgromadzeni uczniowie. I tak poznajemy Jana Marka, bo to był dom jego matki. I to mogło się wydarzyć, to jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich, to mogło się wydarzyć mniej więcej 10 lat po śmierci Pana Jezusa, po śmierci i zmartwychwstaniu. I jakieś 2 lata później od tego wydarzenia Paweł i Barnaba wyruszają w pierwszą podróż misyjną. I tak jak czytamy w ostatnich 2 wersetach 12 rozdziału Dziejów, 24 i 25. A słowo Boga rozszerzało się i pomnażało. Barnaba zaś i Saul po spełnieniu posługi w Jerozolimie wrócili, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. Zabierają ze sobą Marka, który jest krewnym Barnaby. Młody człowiek z chrześcijańskiego domu, można by powiedzieć, jedzie na misję. Cudownie się zaprowadza ta historia. Co może pójść nie tak, prawda? Czytamy kolejny rozdział. I tam w 13 wersecie czytamy takie słowa. Po odpłynięciu z Pafos ci, którzy przybyli przy Pawle, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan Marek odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. I to jest bardzo ważne wydarzenie w historii tej osoby, o której opowiadamy, Jana Marka. Bo odłącza się od Pawła i Barnaby w tej podróży misyjnej. Czemu przerywa podróż misyjną? Czemu zostawia Pawła i Barnabę? Tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że jakikolwiek powód to był, Paweł uznał, że Marek się nie sprawdził. Że nie wykonał zadania. I to potem spowodowało poróżnienie między Pawłem i Barnabą, kiedy planowali drugą podróż misyjną. I przeczytajmy sobie z 15 rozdziału. 36 do 40. A po upływie jakiegoś czasu Paweł powiedział do Barnaby: powróćmy już i odwiedźmy braci we wszystkich tych miastach, w których głosiliśmy słowo Pana, aby zobaczyć, jak się mają. Barnaba jednak chciał zabrać za sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że słusznie jest nie zabierać go ze sobą, tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie poszedł wraz z nimi do dzieła. Doszło przy tym do ostrego nieporozumienia. Także rozstali się ze sobą.
Barnaba wziął Marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast, powierzony przez braci łasce Pana, obrał sobie Sylasa i odszedł. Jan Marek zawiódł. Nie znamy szczegółów, ale wiemy, że przynajmniej w oczach apostoła Pawła Marek zawiódł. Czekajcie, ale jak to? Poróżnienia między chrześcijanami? Chrześcijanie zawodzący twoje zaufanie? Albo ty, jako chrześcijanin, potykasz się i zawodzisz? Przecież tak się nie zdarza, prawda? Potykamy się i upadamy. Ale wyznajemy nasz grzech. Zwracamy się do naszego Pana i On nas podnosi i prowadzi dalej. Dlaczego wstajemy? Co jest naszą siłą? Ewangelia. Dobra nowina naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, co On zrobił. Jego dzieło. Więc nie dziwi, że ten człowiek, Marek, spisał tę Ewangelię. Jedną z czterech. Pod natchnieniem Ducha Świętego. I dalej w tej historii możemy się dowiedzieć, że Paweł, Barnaba i Marek nie pozostali już na zawsze poróżnieni. Marek nawet dostaje od apostoła Pawła referencję, że jest użyteczny w służbie. W drugim liście do Tymoteusza, czyli jakieś kilkanaście lat później, Paweł pisze, że Marek jest mu bardzo potrzebny do pracy. Oprócz tego apostoł Piotr, od którego zaczęliśmy tą historię, pisze w swoim pierwszym liście, i to jest 5 rozdział, 13 werset. Pozdrawia was, współwybrana w Babilonie, oraz Marek, mój syn. Z tego wersetu wynika, że Marek współpracował z apostołem Piotrem i był z nim w bliskiej relacji. Marek pisze Ewangelię. Nie wiemy dokładnie, kiedy to zrobił. Wiemy, że na pewno gdzieś pomiędzy rokiem 50 a 70. I wiemy, że Marek nie był naocznym świadkiem całej działalności Pana Jezusa. Ale ściśle współpracował z kimś, kto był. Z apostołem Piotrem. Mamy na to dowody historyczne. Apostołowie byli naocznymi świadkami całej działalności Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania. I mieli świadczyć o tym wszystkim, co widzieli i uczyć przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus nakazał. Ale co się stanie z tym świadectwem, kiedy apostołów już nie będzie? Bo odejdą do Pana. Kiedy ten fundament, który wspomina list do Efezjan, już zostanie założony? No nic, trzeba to wszystko spisać. I to właśnie zrobił Marek. Ale skąd wiemy, że akurat te Ewangelie powinniśmy mieć w naszych Bibliach? Przecież może były jakieś inne, prawda? Inne Ewangelie pisane przez innych ludzi w tym czasie, których w naszych Bibliach nie mamy. Dlaczego tak jest? Skąd wiemy, że akurat Ewangelia Marka jest pismem natchnionym przez Ducha Świętego? I są trzy pierwotne kryteria, które mówią, czy dana księga powinna zostać włączona do Pisma Świętego, czy nie, do kanonu Pisma Świętego. Pierwsze kryterium jest takie. Musi mieć prorockie lub apostolskie pochodzenie. Bóg wybierał ludzi, którym powierzał swoje objawienie i potwierdzał je znakami i cudami. Tak proroków, jak i apostołów. Tak więc za Ewangelią Marka stoi autorytet apostoła Piotra. Drugie kryterium. Zgodność doktrynalna z istniejącym już Pismem Świętym. Bo Bóg nie zaprzecza sam sobie. Nie mówi najpierw jednej rzeczy, żeby potem się z tego wycofać. Także objawienie Boże jest spójne. I żadna kolejna księga Pisma Świętego nie może przeczyć poprzedniej. Okay? I trzecie kryterium, powszechne przyjęcie przez lud Boży.
Bo każda księga Pisma Świętego była natchniona już w momencie jej pisania. To nie było tak, że pewnego dnia Kościół się zebrał i zdecydował, co ma być natchnione, a co nie. Nie. Rolą ludu Bożego jest rozpoznanie, które księgi są natchnione, a nie zdecydowanie, którym nadać natchnienie, jakkolwiek to brzmi. Tak więc Boży lud, który żył w czasach, kiedy dana księga była pisana, pod wpływem Ducha Świętego od razu rozpoznawał i używał tę księgę jako natchnione Słowo Boże. I to jest trzecie kryterium kanoniczności. I Ewangelia Marka spełnia wszystkie te kryteria. Duch Święty tak pokierował Markiem, że napisał on Boże Słowo. I też nie było to tak, że Marek był maszyną do pisania. Tak? I pisał pod dyktando, to co mu Duch Święty dyktował do ucha. Ale z drugiej strony to też nie było tak, że Duch Święty podsuwał mu jakieś idee czy pomysły i potem on musiał jakoś to ubrać w słowa, w swoje słowa. Próbował własnymi słowami to opisać. Pismo Święte nam mówi, że każdy autor był niesiony przez Ducha Świętego. Tak jak statek jest niesiony przez falę. Bo każde słowo jest natchnionym Słowem Bożym. Każde słowo Pisma Świętego. I z drugiej strony to nie było pisane pod dyktando. Bóg w jakiś, nie wiemy dokładnie jak to działało, ale te dwie rzeczy wiemy na pewno. Każde słowo, każda kreska jest natchniona. Więc ewangelista Marek pod wpływem Ducha Świętego spisał historię działalności Jezusa. I pisze o Panu Jezusie, który przyszedł, aby służyć. Opisuje bardziej to, co Jezus zrobił, niż to, co nauczał. Skupia się na tym aspekcie. Nie pisze nic na temat Jego nauczania, ale skupia się na Jego służbie i na Jego ofierze. Pokazuje ludzką naturę Chrystusa. Jego uczucia, Jego ludzkie ograniczenia, Jego człowieczeństwo. I dzisiaj skupimy się szczególnie na pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, na pierwszych 11 wersetach. Czyli na początku, czyli pierwszy werset, zapowiedzi Starego Testamentu. To są wersety 2 i 3. Trzecia część to jest spełnienie tego proroctwa. Werset 4 i 5. Czwarta część, Jan Chrzciciel, prorok. To są wersety 6 do 8. I piąta część tego fragmentu to jest chrzest Jezusa. Wersety 9 do 11. Także zacznijmy na początku. Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 1. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ewangelia, czyli dobra wiadomość. To są wieści, które przynoszą ludziom nadzieję. Jezus, Joshua albo Jehoshua, czyli Pan, Jahwe, jest zbawieniem. Pan zbawia też inaczej. Czyli w tym pierwszym fragmencie Marek mówi dobrą nowinę. I mówiąc Jezus, on podkreśla ludzką naturę Mesjasza. Więc Marek na samym początku Ewangelii mówi tak. Dobra nowina o człowieku, Jezusie. Dalej czytamy Chrystusie, czyli po hebrajsku Mesjaszu. Namaszczonym. To jest pomazaniec książę z Księgi Daniela, z 9 rozdziału. To jest obiecany i zapowiadany w Starym Testamencie wybawiciel ludzkości. Więc Marek mówi, że ten Jezus jest tym zapowiadanym przez proroków wybawicielem. Syn Boży, jak czytamy dalej, ten Syn Boży, ten, który ma wyjątkową relację z Bogiem Ojcem. I w ten sposób Marek wskazuje na boską naturę Jezusa, Chrystusa. W tym krótkim zdaniu
Ewangelista Marek ogłasza dobrą wiadomość o tym, że zapowiadany przez proroków Wybawiciel przyszedł. Jako człowiek, Jezus. I oprócz ludzkiej natury ma także naturę boską. Bóg, człowiek, przybył, żeby zbawić swój lud. I to wszystko już wiadomo w pierwszym wersecie Ewangelii Marka. W pierwszym zdaniu. Dalej czytamy, wersety 2 i 3. Jak napisano w zwoju proroka Izajasza: oto posyłam mojego anioła przed twoim obliczem, który ci utoruje drogę. Głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, jego ścieżki czyńcie prostymi. Gdzie się zaczyna Ewangelia, czyli dobra nowina? W Starym Testamencie. Nowy Testament nie odcina się od Starego Testamentu, ale go wypełnia. Ewangelista Marek cytuje tutaj Stary Testament. Najpierw Księgę Malachiasza z 3 rozdziału i potem Księgę Izajasza z 40 rozdziału. I łączy te dwa cytaty w jeden. I tutaj niektóre manuskrypty mają u proroka Izajasza, niektóre mają u proroków. Także te dwa warianty możecie znaleźć w swoich Bibliach. Tego u proroków myślę, że nie trzeba tłumaczyć, bo to jest oczywiste. Chodzi o Malachiasza i Izajasza. Ale te manuskrypty, które mają u proroka Izajasza, też są jak najbardziej poprawne. Bo w tamtych czasach rzeczywiście cytowano w taki sposób, że brało się grupę cytatów, czy jakieś dwa cytaty, i się wspominało tylko autora tego głównego cytatu, tą główną księgę. Nie wspominało się już tych pozostałych. Tak czy inaczej, obydwa te teksty mówią o kimś, kto pójdzie przed Panem. I te cytaty zapowiadają anioła, jak ja mam w swoim tłumaczeniu, czyli posłańca, innymi słowy. Zapowiadają posłańca, który przygotuje drogę Pana. Pana, Kyrios, Adon, Jahwe. Czyli posłaniec, ten wysłannik, ten herold królewski przygotuje drogę Bogu. Król nadchodzi. Trzeba się przygotować. I ten ktoś, ta osoba przyjdzie po to, żeby przygotować ludzi na przyjęcie króla. Ewangelia zaczyna się w Starym Testamencie. Właśnie wypełniają się proroctwa sprzed setek lat. I ludzie tak długo czekali. I w tych wersetach, na samym początku Ewangelii Marka, ewangelista mówi: doczekali się. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Kolejne dwa wersety, 4 i 5. Spełnienie tego proroctwa. Wystąpił na pustkowiu Jan Chrzciciel, głosząc chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów. I zaczął do niego wychodzić cały okręg judzki oraz wszyscy Jerozolimczycy, a wyznający swoje grzechy byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan. Na czym polega przygotowanie na przyjście Mesjasza? Na upamiętaniu się. Nie jesteś w stanie przyjąć Pana Jezusa, jeśli najpierw nie zdasz sobie sprawy ze swojego grzechu i się go nie wyrzekniesz, nie przyznasz się też do Niego. Jesteś grzesznikiem. Upamiętaj się. Odwróć się, zostaw ten grzech. Przyznaj się do Niego. To jest początek Ewangelii. Bez tego nie można iść dalej. I w tym fragmencie też uczymy się czegoś na temat chrztu. Po pierwsze, chrzest to zanurzenie w wodzie. Jan zanurzał ludzi w wodzie rzeki Jordan. Bo inaczej mógłby chodzić z kropielnicą i po prostu ich kropić. Nie? Po co chodzić do rzeki? A czytamy, że był nad rzeką, w rzece Jordan chrzcił. Po drugie, temu zanurzeniu towarzyszy deklaracja. Ci ludzie, którzy się chrzcili, wyznawali swoje grzechy.
I nie każdy był chrzczony. Tylko ci, którzy wyznawali swoje grzechy właśnie. Tak więc, zostałeś przekonany o swoim grzechu. Postanowiłeś odwrócić się od niego, zostawić to, co było. I szedłeś do Jana, nad Jordan. Wchodziłeś do rzeki, ogłaszałeś publicznie swoje upamiętanie i zostawałeś zanurzony w wodzie. I czytamy w tym fragmencie, że był to chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów. Ale jak to dla odpuszczenia grzechów? Ludzie mogli przychodzić i się pytać: Janie, jak nic, Bóg Ciebie posłał. Wiemy to, wierzymy w to. Ale jak możesz mówić o odpuszczeniu grzechów? Nie czytałeś Pisma? Bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Gdzie ofiara? Gdzie baranek? Co Jan na to? Pokazuje na Jezusa i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On złoży perfekcyjną ofiarę za grzech ludu. On złoży siebie w ofierze. To w Nim jest odpuszczenie grzechów. I tylko w Nim. Kolejny fragment. 6-8. Jan zaś ubrany był w sierść wielbłąda. Skórzany pas miał na biodrach, a żywił się szarańczą oraz dzikim miodem. I ogłaszał, mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja. Ktoś, przed kim pochylony nie jestem godny rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja ochrzciłem was w wodzie. On zaś ochrzci was w Duchu Świętym. Jak czytamy, Jan przypominał wyglądem trochę takiego jednego proroka ze Starego Testamentu. I przeczytam wam opis tego proroka. A cały werset. Odpowiedzieli mu: był to człowiek włochaty, obwiązany skórzanym pasem wokół bioder. A on na to: to Eliasz Tiszbita. Jan Chrzciciel żył prostym, i to jest z drugiej Księgi Królewskiej z pierwszego rozdziału. Jan Chrzciciel żył prostym, ubogim, pokornym życiem. Co głosił? Głosił, że ktoś nadchodzi. Ktoś, przy kim on jest absolutnie nikim. Jan chrzcił wodą i to był symbol i deklaracja upamiętania się chrzczonej osoby. Ale nic więcej. Nie wystarczy się upamiętać, żeby zostać zbawionym od panowania grzechu. To jest pierwszy krok. Jaki jest drugi? Uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Zawierzyć siebie Jemu. Tej ofierze, którą On złożył. Czytamy, że On ochrzci was w Duchu Świętym. To znaczy zanurzy was w Duchu Świętym. Innymi słowy, da wam nowe życie, nową naturę. Oddzieli was od panowania grzechu. Przywróci wam społeczność z Bogiem. Włączy do rodziny Bożej. Włączy was do swojego ciała, Kościoła. Wtedy, kiedy Jemu zawierzycie. W momencie nowonarodzenia. Chrzest jest jeden. Tak jak mówi list do Efezjan, 4 rozdział. Chrzest w Duchu Świętym jest jeden. Tak samo jak nowonarodzenie jest jedno. Tak więc chrzest w Duchu Świętym ma miejsce w momencie nowonarodzenia i jego zadaniem jest włączenie ludzi do Kościoła, do ciała Chrystusa. I każdy, kto uważa, że po uwierzeniu trzeba jeszcze czekać na jakąś dodatkową moc od Ducha Świętego, na tak zwany chrzest, którego objawieniem jest na przykład mówienie językami, to taka osoba myśli niebiblijnie. To nie jest to, czego uczy Biblia. Jak się weźmie wszystkie fragmenty, które mówią o tym, które mówią w tym temacie,
Każdy nowonarodzony człowiek w momencie nawrócenia został ochrzczony w Duchu Świętym. To mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Przeczytajmy ostatnią część tego fragmentu z Ewangelii Marka. Wersety 9 do 11. I stało się w tych dniach, że z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A w chwili, gdy wychodził z wody, zobaczył rozdarte niebiosa i ducha, który jak gołębica zstępował do niego. Z niebios rozległ się przy tym głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, w Tobie znalazłem upodobanie. Mesjasz przyszedł. Ma na imię Jezus i pochodzi z Nazaretu w Galilei. Po co Jezus się chrzci? To wydaje się niepotrzebne, kiedy zrozumiemy, o co chodziło w chrzcie Jana. Przecież Jan głosił chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów. Jezus tego nie potrzebował. Jego życie było bezgrzeszne. Ale w ten sposób, właśnie przez to, że się chrzci, on identyfikuje się z grzesznikami. Bierze na siebie ich grzechy. To mówi tym w ten sposób. Jego sprawiedliwość zostanie im przypisana. Także chrzest Pana Jezusa to obraz Jego śmierci i zmartwychwstania. I zapowiada to znaczenie chrztu dla chrześcijan. Tą niesamowitą wagę tego. Chrystus utożsamia się z tymi, których grzechy poniesie. I tym sposobem mówi, po co przyszedł. Tym, co robi w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Nasz Pan, od którego się uczymy, ochrzcił się. Czy nie powinniśmy robić tego samego, skoro uważamy się za Jego naśladowców? W kolejnych wersetach, w tym 10, 11, widzimy Trójcę Świętą. Syna Bożego, Ducha Świętego i Boga Ojca. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I to nie jest sprzeczność, to jest pewnego rodzaju paradoks. Nigdy tego nie pojmiemy w pełni, bo to jest poza naszym zasięgiem, poza naszym ludzkim zrozumieniem. Wiemy, że Biblia tak to przedstawia. I ten wstępujący Duch Święty oznacza namaszczenie Jezusa do służby. Czyli w tym momencie Chrystus zaczyna swoją służbę. A Bóg Ojciec ogłasza, kim Pan Jezus jest. Jego Synem. I że dokona ofiary, która się będzie Bogu podobać. I przeczytajmy fragment z Księgi Izajasza, z 42 rozdziału. Pierwsze 9 wersetów 42 rozdziału Księgi Izajasza. Oto mój sługa, popieram go, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha, on nada narodom prawo. Nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie da słyszeć na ulicach swego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu trącego się nie dogasi. W imię prawdy nada prawo. Nie ustanie, nie dozna załamania, dopóki nie utrwali na ziemi prawa, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i rozpostarł je, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie i ducha tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i wyznaczam Cię do przymierza z ludem, na światło dla narodów, abyś otworzył oczy niewidzącym, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan,
Takie jest moje imię. Mojej chwały nie oddam nikomu, ani mojej czci bożyszczom. Rzeczy zapowiedziane dawniej oto nadeszły. A teraz ogłaszam ja nowe, zanim wykiełkują, dam wam o nich usłyszeć. Ewangelią, dobrą nowiną jest Jezus Chrystus. Przejdźmy do podsumowania. Mesjasz przyszedł i objawił się światu. I mówi o nim Ewangelia Marka, której każde słowo było natchnione przez Ducha Świętego. Po pierwsze, Marek spisał nauczania apostoła Piotra. Po drugie, Boże objawienie w tej Ewangelii jest spójne z całym poprzednim objawieniem. Po trzecie, Kościół, ludzie Boży rozpoznali natchnienie tej księgi w czasach, w których była napisana i włączyli ją do kanonu Pisma Świętego. Bóg, człowiek, Mesjasz, zapowiadany wybawca, przyszedł, żeby zbawić swój lud. Każdego, kto zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu, odwraca się od niego i przychodzi do Jezusa, zawierzając mu siebie, wierząc, że ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczającym przebłaganiem za grzech każdego człowieka, to taki człowiek, takiego człowieka Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, zbawia. Przywraca do relacji z Bogiem, daje nowe życie, chrzci w Duchu Świętym, przez co włącza tych ludzi do swojego Kościoła. Bezgrzeszny Syn Boży, Bóg w ciele, jedna z trzech osób z Trójcy Świętej. Co to dla Ciebie znaczy? Czym jest dla Ciebie Ewangelia? Co znaczy w Twoim życiu? Jaki wpływ na Twoje życie ma to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca? To, że wziął na siebie Twój grzech i zapłacił za niego. To, że otrzymałeś od Niego nowe życie. To musi wpłynąć na Twoje życie. Nie ma innej możliwości. Żyjmy Ewangelią. Przeczytajmy jeszcze ostatni fragment na zakończenie. Tytusa, 2 rozdział. XI-XIV. Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądań i żyli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, w oczekiwaniu szczęśliwej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawcy naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud szczególny, gorliwy w szlachetnych czynach. Amen. Amen.